Dziękuję. Pani Marszałek, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Jednym z podstawowych zadań państwa jest zapewnienie obywatelom szerokiej dostępności do kultury fizycznej, niezależnie od statusu majątkowego czy pozycji społecznej. Realizowany od kilku lat program Moje Boisko OLiG 2012 w sposób niekwestionowany dowiódł i dowodzi, że powyższe zadanie jest przez rząd premiera Donalda Tuska realizowane. Serdecznie za to dziękuję. Budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych boisk z zapleczem socjalnym bez wątpienia przyczyniła się do aktywizacji dzieci i młodzieży ruchowej. Szereg imprez i przedsięwzięć sportowych, turniejów czy zawodów organizowanych na terenie Orlika nie tylko integruje społeczność lokalną i ponadlokalną, ale w dużej mierze zapobiega patologiom, wykluczeniom oraz przyczynia się do podnoszenia świadomości sportowej obywateli. I mogę to potwierdzić z całą stanowczością, ponieważ sam jestem też współorganizatorem wielu imprez na Orliku. Gminy nie tylko dbają o utrzymanie tych obiektów, ale także inwestują na rzecz poprawy funkcjonalności samego obiektu, na przykład poprzez rozszerzanie oferty dyscyplin sportowych, dostosowując ją do potrzeb lokalnych. Doposażenie Orlików mogłoby się stać czynnikiem dynamizującym i podnoszącym aktywność sportową wśród różnych grup wiekowych. Rozszerzenie oferty sportowej w jeszcze większym stopniu przyczyniłoby się do popularyzacji aktywnego stylu życia wśród całych rodzin. Jednakże istotnym bodźcem dla modernizacji tych boisk byłoby wsparcie rządu. W odniesieniu do powyższego uprzejmie pytam pana ministra, czy Ministerstwo Sportu i Turystyki prowadzi pracę nad wprowadzeniem programu Orlik Plus, wspierającego doposażanie istniejących obiektów sportowych Orlik 2012 o nowe elementy, takie jak na przykład mini ściany wspinaczkowe, mini siłownie na powietrzu, plac zabaw czy betonowe stoły do tenisa stołowego. I drugie pytanie, czy po zakończeniu programu Moje Boisko Orlik 2012 resort planuje kolejne inwestycje w tak zwane lekkoatletyczne orliki? Jeżeli tak, to czy na podobnych zasadach jak Orlik 2012 i w jakiej liczbie? Dziękuję.